A w dzisiejszym odcinku ja powiem Tink, Maciej powie ale jaja, a kot zostanie wygłaskany. Muzeum pojazdów zabytkowych, tamte lata, Zgierz. Ale najpierw po Maćka. Czyli co, tak naprawdę to dla ciebie jest taka odskocznia, tak? To jest odskocznia, tak, to jest hobby po prostu. Hobby, no to podzielamy hobby. Jak najbardziej, podzielamy. Tak, właśnie, jest hobby. Ile tu macie samochodów? Fizycznie na hali stówkę, no, tam 90-85 w zależności jak jest tam jakiś ruch już powstało, bo tam coś wyjechało, zmieniamy trochę. A ogólnie jest łącznie około 150 sztuk. Między 130 a 150 zazwyczaj. To jest chyba w zasadzie, nie wiem, nie słyszałem jeszcze o takim muzeum, to jest chyba jedyne muzeum, chyba że jest jeszcze jakieś, gdzie można od razu kupić każdy eksponat w zasadzie. W województwie łódzkim ogólnie jako muzeum jest jedno jedyne. Oprócz tego również od jakiegoś czasu wzięliśmy się, zajęliśmy właśnie też sprzedażą, tak, bo jednak jest duże zainteresowanie ludzi samochodami, chcą mieć. Fajna sprawa, dzięki temu mamy też tą rotację utrzymaną, czyli odwiedzając nas no, co 3 miesiące jest coś nowego. No właśnie, że zrobią miejsce sobie na nowy samochód, możecie zmieniać zupełnie ekspozycję. Tak naprawdę co chwilę jesteście nowym muzeum, nie? No bo przetasują się te samochody. Tak. Pandemia nas zmusiła do tego właśnie. Tak, do rozwojenny, że no, tak trzeba robić, bo zaciekawiamy ludzi. Nawet jak z lotu robimy w okresie letnim, przyjeżdżam te same osoby, wchodzą, coś nowego. To jest ekstra. No. Bo teraz jest taki czas, że ludzie naprawdę inwestują w te stare samochody. Jeszcze jakby się cofnąć tak 10 lat temu, to przypuszczam, że chyba nie było czegoś takiego. To 10 lat temu przede wszystkim w ogóle całkiem inna grupa ludzi się interesowała starymi samochodami. To były osoby, które już były bardzo mocno dojrzałe, po jakichś doświadczeniach firmowych, mając jakiś majątek, chcąc się spełnić, mając właśnie tak zwanego dużego resaraka, bo tak to nazwał. Dziś w ogóle dużo młodsze osoby się interesują, to już jest 40 lat, youngtimerami bardzo młode osoby, 20-20 par lat, które też chcą mieć Golfa 1, 2, 3, nie wiem, Lancie Deltę, nawet Skodę Favorite, Mitsubishi Galanta. Mhm. Czyli to są pojazdy lat 90., które są już youngtimerami, no są fajne, no. Możemy jeszcze kupić części, możemy jeszcze naprawić, możemy zrobić, ale mają coś innego i to są takie ceny rozsądne, bo te pojazdy takie youngtimery są w granicach 10-15, tak. 8 tysięcy, czyli tak. Gdzieś tam jak ktoś rozpoczyna swoje pierwsze działania z finansami, z pensjami, z wynagrodzeniami, gdzieś tutaj ktoś tam gdzieś uzupełnił wcześniej w jakiś inny sposób poprzez prezenty, kieszeń i kupią takie auto, tak? I też się odróżniają dzięki temu i to się podoba. I to się bardzo mocno zaczęło teraz, bynajmniej w ostatnim roku, rozszerzać strasznie, nie? No właśnie, i teraz tak, pomysł fajny, bo mamy muzeum, mamy samochody, te samochody rotują, jak już mówiłeś. Jak w Zachodzie, tak samo jest, coś muzea wystawiają, coś sprzedadzą, w to coś kupią, jakiś nowy eksponat, dokładnie. Idzie reklama, coś się dzieje, jest energia. Super, fajnie. Czy generalnie samochody trafiają do ciebie lub przywozisz je, kupujesz, nabywasz gdzieś w różnych tam źródłach, one ty je restaurujesz, próbujesz odnowić, czy po prostu one przyjeżdżają, czy część jest na przykład odrestaurowana i już przygotowana tak na zero do jeżdżenia dla takiego stuprocentowego miłośnika, który chce wydać pieniądze, ale nie chce się bawić w lakierników, w mechaników, tylko przychodzi do ciebie, słuchaj, ja potrzebuję samochód taki, żebym już od dzisiaj pojechał sobie na rajd lub gdzieś na jakiś na przykład, bo przejeżdżał tutaj u ciebie, ale czy on po prostu powie, ja chcę mieć samochód już taki 100% gotowy, dzisiaj wsiadam, zabieram żonę, zabieram ją w sentymentalną podróż. Czy jednak są samochody jeszcze tylko do odbudowy? Są, ludzie bardzo mocno zróżnicowani.
Dlaczego? Dlatego, że tam powiedzmy do 20 roku to były raczej auta bardzo mocno do remontu i tym się zajmowali, bo inaczej siła robocza, koszt robocizny blacharza, lakiernika, tapicera były na tyle niskie, że każdy brał i robił samochód. Dziś te ceny strasznie poszły, tym bardziej ostatni rok pokazał, jak to poszło w górę i nagle się okazuje, że lepiej kupić nowszy samochód, ale oczywiście w zasięgu starego pojazdu, który jest dobrze utrzymany, on jest fizycznie droższy co do ceny średniej na internecie, dam nawet przykład takiej Lancii Delty, gdzie na internecie możemy kupić tak zwanego już złomka, który jest pordzewiały, nadaje się już do ostatnich swoich wysiłków i tylko złom za 3-4 tysiące, a można kupić tak jak my mamy ją z Włoch, bez rdzy, bez niczego, ładnie utrzymaną w oryginalnym lakierze, technicznie bardzo dobrze i takie auto kosztuje 11-12, czyli najdrożej na internecie. To jest zaledwie jednak 11-12, czyli osiągalne, ale nie musimy remontować. Dzisiaj, kiedyś ja auto byłem w stanie pomalować za 3-4 tysiące całe. Dzisiaj, dzisiaj no, proponuję 8-10 i jest naprawdę problem znaleźć, żeby ktoś właśnie to zrobił dobrze, nie? Dlatego też świat przez ostatnie 2-3 lata totalnie się zmienił. Ale znowuż jest też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Są ludzie, którzy hobbystycznie chcą zabić swój czas, ale dać sobie wyzwanie. Tak. Kupują auto do remontu ja tylko dlatego, że ja go chcą coś osiągnąć samemu. Nieważne, że ta cena przerośnie auto, które można byłoby kupić już dobre, ładne, ale końcowy etap się liczy. To ja to zrobiłem, ja osiągnąłem to cel, ja nad tym pracowałem 2 czy 3 lata, czy jakiś tam inny okres. I znam każdą śrubkę, każdy element, każdą wadę konstrukcyjną tego samochodu, nie? Tak, a są ludzie, którzy po prostu patrzą to jako inwestycja, bo i tak nie oszukujmy się. Inflację mamy bardzo wysoką, te auta nie tracą, te auta z każdym rokiem zyskują. Tańsze nie będę. Dzisiaj ta Lancia kosztuje, daje przykład, nie wiem, 11 czy tam 10 tysięcy. Ona za rok, 2, 3, jak trafią te do remontu na szrot, już nie, daje, nie da się nic zrobić, bo będą za drogie do zrobienia, więc tych aut dużo mniej zacznie mniej być ładnych na rynku, więc samoczynnie ta cena idzie w górę. I to już, słuchajcie, proporcje, tak jak ja zauważyłem, zależą się od modeli i marki, bo te masowe modele, one tak szybko nie rosną na wartości, tak? A to jest tak granica, nawet i do 20% rocznie potrafi być różnica ceny. Zgadza się. Tak, tak. Teraz właśnie tak, zobaczmy, co 5 lat temu na przykład taki Ford Capri można było spokojnie kupić za 8 tysięcy, za 9 tysięcy. Tak. Teraz jeżeli nie mamy w kieszeni tych 20 tysięcy, nawet nie podchodźmy, to jest ponad 100%. 20 tysięcy, ale mówimy cały czas o wersjach podstawowych. Do odbudowy. 6, 7, 8. Tak. I do odbudowy do jeszcze, odbudowy, tak? Dokładnie. A jeśli weźmiemy Forda Capri, troszeczkę lepszym motorem, to jest 2-3, no, V-ka, tak, piękna, tak, dokładnie. Giat i tak dalej, no to od razu cena się robi automatycznie dużo wyższa. My mamy taką właśnie jedną sztukę na stanie. No fajnie, bo ona ma tam 50-60 tysięcy przebiegu, jest w oryginale, ale jest do roboty. Ona stała 7 lat w ogóle nieeksploatowana, nieruszana i tu już jest cena ponad 30 tysięcy, jeśli jest taki lepszy motor. Gdzie kiedyś za 30 kupowaliśmy igiełkę już, tak? A za 8 do remontu, a dzisiaj jak popatrzymy nawet na realia zachodnie, to 15-17 euro do 20 tysięcy euro nawet już dochodzą. Zobaczcie, jaki to jest 5 lat. I co się stało? I co się stało? I jaki to jest nagły skok po prostu. Czy był taki moment, że było dużo tych złomków? One wyginęły, te lepsze były odrestaurowane i nie ma po prostu fizycznie. Tak, jeszcze część była zepsuta jakimiś tam przeróbkami, bo to też w pewnym momencie zaczęło się robić tak. One nagle taniały, nie? Robiły się takimi jakby złomkami. Mm-hmm. Ktoś tam dopadł, ten samochód, próbował to na własnym jakiś tam tuning wykonać. Jaderko szpachli. Oczywiście. Pianka montażowa na okien. Oczywiście. Nie było to taki tuning ze smakiem, tylko jakiś tam fabryczny, delikatny. Nie, od razu mam tak, ładujemy taki mocny tuning. No i wiadomo, że to się skończyło, jak się skończyło, no zepsuły się później. I później wypływają już tylko takie unikaty. Które już nie kosztują. No weźcie taki przykład na BMW 30.
Słuchajcie, jeszcze 2 lata temu, 3, one były po 2-3 tysiące. No, tak, na zło. Teraz brali je do liftu, przerabiali, robili, wyrzucali z nich wszystko. Śmiali się, że E30 przychodzi drugą młodość właśnie na drifty, nie? Na drifty, dokładnie. A dzisiaj, słuchajcie, ładna E30, taka ładna, która faktycznie jest po właścicielu, który nie dotykał, nie tuningował, wyszła fabrycznie i tak dalej, z takim wyposażeniem, z takim wyglądem i tak dalej. To już po 30-40 tysięcy to sprzedałem 2-3 lat. To jest niesamowite, nie? Ciekawe, co się stanie w ogóle ze 36, bo te 36 no, też dobiły teraz drift. Taka sama sytuacja jak te, czyli rozwalą je wszystkie na tych zawodach driftowych i tak dalej. One, one i tak poginęły już gdzieś tam. No, już jest. Gdzieś poginęły, by... już stoningowane przez Wodocianek, kupione za 2000. Plus za to, bo stoningują, nie? No tak. I zostaną tylko te, które gdzieś tam w stodole przetrwały, albo jakiś dziadek miał, tylko że mało dziadków kupuje 36, no taka jest prawda. I tylko zostaną te rodzynki. I one znów pójdą tak mocno w górę. Już teraz w oryginalnym stanie 36 już idzie w górę. No ja mam teraz taką właśnie do kupienia ładną 36 w Cabrio z Niemiec po jednym właścicielu w stanie naprawdę perfekto i kurczę się zastanawiam, czy wziąć, czy nie wziąć. No cena niby nie mało, tam po 25 tysięcy złotych chcą, czy fizycznie jest to duża, najdroższa, ale ona ma około 100 tysięcy tylko przebiegu i jest oryginał pełen. I dach idealny, lakier oryginalny, idealny. Czyli E36 po dotarciu. No. No. I teraz cena będzie rosła, tylko cena będzie w tym momencie tylko rosła. Tak. No, no tak jest. Jeszcze Cabrio, nie? Bo 36. No. Będą na pewno w pierwszej kolejności będzie Cabrio pewnie, później może być jeszcze kupeta. Kupeta, tak. No. Znaczy ogólnie tak, zauważyłem, że właśnie wszystkie pojazdy to są w kabriolecie. Tą tylko falę dobra niszczy SL W129 i W107. Tak. Dlatego, że cały czas mają tą tendencję 40-80 tysięcy. Takie picobello faktycznie powyżej 100-150 tysięcy chodzą, ale one zobaczyłem, że pila tyle temu kosztowały i dzisiaj tyle kosztują. Tak? Ale weźmy 124 kabry już. Tak. 2-3 lata temu sprzedałem po 30-40 tysięcy, tyle można było kupić tym najmocniejszym motorem 3.2. Dzisiaj, bo ja mam swojego 124 Cabrio, tak nawet myślałem sobie w wakacje go sprzedać, tak oglądałem sobie ceny, bo szykowałem go na rajd koguta, ale udało mi się pojechać Excelem, ale on był taki rezerwowy, gdyby się nawalił, ja lawetę miała za mną jechać, Excela pakuje na lawetę, tego mi zostawia i dalej jedę w trasę, nie? No i ceny były w granicach 70-75, tyle chciałem. Ale ostatnio wchodzę na internet, to było przed świętami, ja oglądam cenę, a poniżej 90 tysięcy już nie ma jednego, a średnia cena już jest 120 tysięcy. Słuchajcie, pół roku 20-30 tysięcy w górę poszły. Nie mówię o tych podstawowych silnikach dwulitrowych w benzynach, bo one są po 50-60 tysięcy, tylko mówię, jaka to jednostka, którą ja mam, czy najmocniejszą w 124. No ceny niesamowicie się zmieniają i rosną, a kabriolet, tak jak powiedziałeś, to jest pierwsze auto w danej serii, w danym modelu, które najszybciej idzie w górę. Nie? Dokładnie. I to samo się będzie działo, to już się zaczęło podobnie dziać, W124 kupeta właśnie. Ojej, tak. Blacha blachowski, nie? No. One kosztowały, 2 lata temu obserwowałem, 11-12 tysięcy, teraz... Między 8 a 20, 20 to już było taka lalka. Natomiast teraz o 20 tysiącach to nawet nie mamy o czym rozmawiać. Może się zacznie od 20 do odbudowy. No ale dobra, ale kiedy się to zatrzyma? Nie wiem, czy się zatrzyma. Nie wiadomo, czy się zatrzyma w ogóle, bo one będą starsze, one będą za chwilę poszukiwane, wszyscy będą szukać tych samochodów, tych kabrioletów, tych kupet i w pewnym momencie, wiesz, ktoś to weźmie dzisiaj, wyremontuje albo kupi, tak jak ty mówisz, które ma, auto, które ma przebieg 100 tysięcy przebiegów, wstawi go do garażu i za 10 lat będzie jeszcze droższe i to lepsza inwestycja niż złoto. Wydaje mi się, że to będzie efekt kuli śnieżnej. Tak? Lepsza inwestycja niż złoto. Dlaczego? Dlatego, że złoto musisz chować, żeby ci go nie ukradli. Tak. A samochodem sobie wsiądziesz, pójdziesz na rajd, pójdziesz na kawę, pójdziesz się nad morze, w górę, wszędzie, pójdziesz po mieście, wejdziesz dzieciaka, przejdziesz na jakiś piknik, czy jakąś imprezę, zlot. Jest to coś niesamowitego. Więc korzystasz z tego, tak? Przeciwieństwo do aut nowych, nowe współczesne kupujesz, tracisz co roku w dół ogromne pieniądze, a tu korzystasz i jeszcze ci więcej chcą dać. Najgorsze to jest, wiesz co? No. Największym problemem, śmiejemy się z Łukaszem, że auta te, które teraz są, te nowoczesne, one nawet swojego muzeum nie będą miały. One wylądują wszystkie na złomach. Bo to w całkiem niezłym stanie. W dobrym stanie, bo nikt nie będzie miał czasu tego naprawiać, ochoty, pieniędzy, bo to po prostu jak się zepsuje, to się zepsuje całe, napiszę ci na komputerku, zepsułem się,
Wymień cały moduł, który wykorzystuje. No właśnie. Każdy wie, że producent po zakończeniu jakiejś partii produkcji jeszcze ileś lat produkuje te części. One się fizycznie skończą. Dam taki przykład, moim osobistym zdaniem w ogóle najlepszym efektem takim chyba pociągającym do trendu pojazdu zabytkowego niedługo się wytworzy, że ja chcę mieć auto z tamtego tysiąclecia. Też mi się tak wydaje, że to może do tego pójść. Mhm. Druga sprawa, zobaczcie jedną rzecz. Mam auto z 2002 roku pierwszego. Słuchajcie, jest to 22 lata. No tak. To już czy to już jest naprawdę kwestia kawału czasu? Ale teraz niech ktoś naprawi ten komputer w tym samochodzie, to co mówiłeś wcześniej. Tak. No, po pierwsze, te pojazdy, które dzisiaj są wykonywane, one są z materiałów ekologicznych robione, więc ich rozsyp się zrobi zautomatyzowany. Kto to później zrobi? Kto to naprawi? Nikt tego nie naprawi. I dlatego właśnie mówię, te samochody nie mają chyba jakiejś przyszłości takiej super i tak dalej. No weźmy dzisiaj którykolwiek, no masz 100 ponad samochodów. Mhm. Weźmy dzisiaj, no pierwszy z brzegu, auto załóżmy ma 70 roku. Mhm. Odpalmy go, jedziemy i tak dalej. Auto załóżmy stało tam 7 lat, mhm. któryś tam na przykład mówiłeś, nie? Mhm. No i teraz postaw nowe auto, pojedź na wakacje, wróć, próbuj go odpalić, to zaraz milion komunikatów, coś się zepsuło, coś jakiś błąd, ten system nie robi, tamten robi, a tamten nie robi, bo ten nie robi. No, bateria, przepięcia, za niski poziom naładowania, to tamto, a ja biorę też takie auto z 70-80 roku, jak my tu lubimy z tyłu warsztacie robić, wykręcam świece, wykręcam przewody, czyszczę kopułkę, styki, daję świeże paliwo, jak ma tylko już iskrę, i paliwo zawsze zapali. Znaczy jakąś regulację gaźnika, przyszczenie gaźnika i do przodu. Jestem w ciągu jednego dnia, auto, które stoi 5-7 lat, jestem w ciągu jednego dnia w stanie wziąć, przywrócić, że już chodzi. Mhm. A nie jestem w stanie takie auto 2-5 lat w ciągu jednego dnia przywrócić do chodzenia. Jeśli by postało z 7-8 lat, niechaj jeszcze w takich warunkach, że weszła jakaś myszcza, nie myszcza, cokolwiek i tak dalej, no to już jest nierealne po prostu. No i tak samo masz duża rozpiętość wieku w tych samochodach, bo mamy tutaj właśnie tą Dacia Deltę, czy nawet BMW Z3, czy Citroen XM. Te samochody tak samo zaraz mają coraz więcej takich chętnych kupujących. Tak. Chociaż ten Citroen XM, widziałem, masz, ludzie się pytają o niego. Tak, to co powiedziałem wcześniej, zaczęło się robić od roku, tak, że ludzie się zaczęli tymi autami właśnie lata 90. interesować. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest możliwość kupienia używanych części, jest możliwość kupienia, że tak powiem, jeszcze nowych części, gdzie są do dostępu. Po trzecie, one nam pokazują nasz czas młodzieńczy, gdzie się za tym oglądaliśmy. Ja pamiętam, jak byłem gówniarzem, jak taki XM leciał, to z petarda, to był kosmos, to statek kosmiczny po prostu. A jak rozpakowałeś gumę turbo i tam... No historyjka, kurde, to było petarda, to było piękne. Tak, jeszcze jak jest XM 3.0 V6. To... Tak, tylko to wiesz co, masz rację, jako ja zwróciłem uwagę, że jeśli chodzi o lata 90., jeśli mamy silniki te takie maksymalnej mocy w takim samochodzie i tak dalej, to ludzie jednak się tego do codziennej eksploracji boją kupić. Mhm. Tak, no bo już szczęście jest zdecydowanie mniej, bo one szybciej poszły na złom, są już niedostępne, drogie w naprawie. A takie motory, które są prostymi motorami, najprostszymi motorami, jak podstawowy dwulitrowy, który był później zmodernizowany, ale wkładany do następnych modeli pojazdu, więc mamy łatwiej możliwość naprawienia. Możemy dłużej się cieszyć, a to jest taki 3-litrowy, to już szkoda, pod pierzynkę, bo to już kolekcjonerskie. To jest kolekcjonerskie, trochę kolekcjonerskie, trzeba go rozwalić, przyniszczyć, zniszczyć, bo on osiągnie dużo szybszą, większą wartość, już człowiek się wycofuje z jego eksploatacji takiej, tak, gdzie mógłby częściej to eksploatować. A prosta jednostka będzie zawsze prostą jednostką. Tak, to jest bardzo ekonomiczny i zdroworozsądkowy wybór 2.0, tak. Na fysku. Łatwy, w następnych modelach i następnych modelach bardzo podobna jednostka wychodziła tak naprawdę. Tak, to jest powtarzalna, więc dzisiaj idziemy, kupujemy i nie ma problemu, żeby naprawić, tak? Z3 tak samo się świetnie zestarzała, bo w zasadzie ona nigdy nie dotrwała do czasu, kiedy była tania. Mm-hmm. W zasadzie, tylko Z3, James Bond, wiadomo, to był... Ona ten... już od razu na dzień dobry wystrzeliła. Od razu wystrzeliła i ona nigdy nie staniała tak jak E36 zwykłe, czy wiadomo, nawet Cabrio, tylko ona od razu zeszła do jakiegoś poziomu i znowu... Prosty sposób.
Niestety, jak doszło do tego poziomu, ale nie aż tak niskiego, ale fajnego, to też było stać tą młodzież. One są porozbijane, porozwalane, dziękuję, one znikają jako nawet na części, tak? Taka Z3, tak jak my mamy, no to ja mam tą Z3 tylko dlatego, że ona jest po pierwszym niemieckim właścicielu. 3 lata temu w BMW założył nowy fabryczny dach. Ona jest w pełnym oryginalnym lakierze. Nigdy nie była wtórnie malowana i jeszcze ten lakier jest bez otarć przerysowań. A właściciel w briefie 37 rocznik urodzenia. Więc ona nie miała żadnych bocznych jazd, miała ekstramalu. Po prostu to była fanaberia starszego pana, który spełnił swoje marzenia, miał pieniądze kupić sobie takie BMW i go miał przez kupę lat. Dlatego taki okaz, jak ktoś kupi, to on się cieszy, tak jakby dzisiaj wyjechał 5-letnim samochodem. Tak, ładnie. No, wziął... I dlatego to się ona trafiło, bo ma tą pewną historię, że to ma szansę i będzie miało szansę agresywnie rosnąć, dlatego że takich stanów nie będzie. I tych samochodów też będzie coraz mniej, bo nawet po ogłoszeniach gdzieś nie ma ich. To tak, zdecydowanie. Za dużo. Dokładnie. I jeszcze tak samo widzę, że też mamy takie auto dla ludu, które było od początku w zasadzie tanie, miało zmobilizować czeski świat, czyli Skoda Favorit. Ona ma tylko 30 tysięcy kilometrów przejechane bardzo długo i jest zachowana w oryginalnym stanie, łącznie ze wszystkimi drobiazgami typu apteczka, pudełeczko na żarówki, na świece, trójkącik, gaśnica, ma tam jakieś czasopisma, gazety, informatory, książki serwisowe, ma fakturę zakupu, salonu, groźna zeszyt, który prowadził, co po kolei wymieniał, którego dnia, nie książkę serwisową, miał 16-kartkowy zeszyt i każda data, nawet zatankowania, była opisana i tak dalej, ile uśrednio spalił, ile zapłacił w ogóle, więc taki smaczek z takimi detalami, które jeszcze tworzą wokół niego całą taką aurolę, nie? Przeprowadziłeś nas do dwóch pięknych samochodów, oprócz tego wszystkiego, że tutaj są, tak naprawdę te samochody wszystkie są piękne, ale te są piękne i są wyjątkowe, ponieważ... Ponieważ po pierwsze stoimy przy samochodzie marki DeSoto. Wszyscy znamy markę DeSoto jako Chrysler. No właśnie. Nie? A to powstało dużo przed tym, jak Chrysler ich przejął po bankructwie. Stworzyli bardzo niesamowity samochód, który w ogóle w tamtych latach wyprzedził totalnie epokę. Był ponadczasowy. Był ponad niewyobrażalnie kosmiczny w tamtych latach, bo to są lata 30. To był w ogóle pierwszy samochód, który był produkowany w tunelu aerodynamicznym. On przechodził testy aerodynamiczne? Tak, to jest pierwszy samochód. Po pierwsze, to są te same lata. Zobaczcie ich kształty, czy lampy wbudowane, lampy na zewnątrz. Patrzę na tego Packarda, chociaż to jest konkurencja amerykańska Rolls-Royce'a, patrzę na Packarda i widzimy jego luksus i w ogóle, bo to jest taki był samochód, tak. Świadczył, że widać po kabinie osobnej dla pasażerów, osobnej dla kierowcy i tak dalej, to i tak różnica kształtów kanciatych, wielkich jest zdecydowana. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz. To auto i to auto ma tą samą długość. Na to patrzymy, widzimy, jakby to był bus. Bydle, to duże. Bydle. A on jest tej samej wielkości, ten tutaj stojący po tej stronie. Co fajnego jest, słuchajcie, w latach 30. te auto miało 100 koni mechanicznych. To było bardzo dużo. Fanaberia do tego stopnia ich poniosła, że to jest jedna wielka kształtka metalu. Gdzie w tych latach tłuczni z takiej wielkiej nie było, bo to wielkim problemem. Lata 30. Lata 30. 100 koni. A teraz idziemy do przodu. Lata 60. mamy smyka. No, 15-konnego. Ale weźmy nawet IFE, nie IFE, jakiekolwiek inne auta, to były nawet w latach 90. już 90 koni, jak Passat, nie Passat i w ogóle, to już był zachwyt. Tak? O, 90-konnego Passata. No wychodzimy z malucha i dużego Fiata, tak? A tu jednak 100 koni w tyle, tak, słuchajcie, do tego sobie jeszcze ich fanaberia poniosła, że to auto bagażnika nawet z tyłu nie ma. Bo stwierdzono, że woźnica inny przywiezie bagaże i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie ma dostępu. Druga sprawa, słuchajcie, tak ich poniosło, że mamy szybę boczną w samochodzie, otwieramy osobną tą szybę, osobną lufcik, a jeśli komuś za mało, to sam może wszystko otworzyć. Ale jaj. Ale to super. Były projekty w latach 30. Rozumiecie? No tak.
Słuchajcie, szperacze. Wizjonerzy. Elektromagnetyczne kierunkowskazy. Z środka byśmy spojrzeli, tylne szyby, tak jak dzisiaj w autach, są uchylne na korbelkę. Więc nic, przednia szyba jest też uchylona na korbelkę. Możemy wziąć i sobie odsłonić. Mamy klimatyzację. I mamy klimatyzację. Teraz macie na koła. Tu mamy drewniane, bo lata 30, 20 najczęściej wychodzi właśnie drewniane koła. Tak, tu mamy, że tak powiem, już ala. Nie wiem, nazwać się alufelgą można byłoby, tak na to spojrzał. No, tak wyglądu mamy. Można tak trochę iść w stronę alufelgą. Tak, taki inny zdecydowanie projekt. Słuchajcie, coś fajnego. Później firma Dysopos, to już te auta były zbyt nowoczesne. Te kształty raczej przypominają ludziom kształt lata 50., końcówka 40., nawet do lat 60., bo i zobaczcie, że i Warszawa, Garbata i inne auta lata 60. Ten design szło. To wszystko jest ten design, nie? A to jest auto z lat 30. Dlatego jest ta firma po 3 latach zbankrutowała i kupił ją Chrysler. I bardzo często możemy spotkać, nawet w latach 50., 60., nazwę Chrysler DeSoto. Czy kontynuacja nazewnictwa, ale pod marką Chrysler w zupełności. To tak samo jak w latach, w roku 34, chyba 5, jak zbankrutowała ta firma, też miała sporo zapasów częściowych i Chrysler jeszcze przez 2 lata późniejsze z resztek składał ala podobnie wyglądające pojazdy jak DeSoto. Czy kształtem z pierwszego punktu złudzenia widzimy, że to jest ten sam samochód, aczkolwiek wielu podzespołów już nie było, zastępował to z własnych magazynów typu lampy, jakieś listwy, kierunkowskazy, osłona tylnego koła, tylne lampy i wiele, wiele innych takich elementów i już był pod marką Chrysler DeSoto. Nie? Także uważam, że fura jest bardzo fajna, a Packard no, to jeden z bardziej luksusowych, nie? Zajdźcie sobie do środka. Wygodnie, nie wiem, wsiądźcie sobie, poczujcie się po prostu nie z tej epoki, nie z tego świata. To jest właśnie przeniesienie do tamtej epoki, nie? No, w ogóle byśmy prosili na czyste muzeum, to tak na temat każdego auta możemy tyle opowiadać, że to się w ogóle nie mieści. Można byłoby przeżyć całą historię jego od nowości i co działo, jak to było. To jest coś pięknego. Z ciężkim sercem by się was sprzedał ten samochód, jakby ktoś przyszedł i... Tak, ale aczkolwiek wiecie co, on został nabyty w 2009 roku w Kanadzie. Później przyjechał do Polski, prawie 7 lat trwała odbudowa, rekonstrukcja tego pojazdu, no bo niestety części trzeba było zdobywać na rynku już międzynarodowym, nie w jednym miejscu, no bo po pierwsze ich wyprodukowano tylko 11 tysięcy sztuk, po drugie do dzisiejszego czasu z tego nie za dużo się zachowało, więc po 80-90 latach odnalezienie części, żeby zrobić to na najwyższy poziom możliwości oryginału, no to jednak roboty było. Tak? I trwało to 7 lat. Także jest to ciekawy egzemplarz. Tym bardziej, że słuchajcie, ten egzemplarz, z tego co mnie wiadomo na dzień dzisiejszy, podkreślę, bo to się w każdej chwili może zmienić, bo ktoś może nabyć, to jest bodajże jedyny egzemplarz w Europie, który można zobaczyć tylko i wyłącznie u nas w muzeum. Dla chętnych, którzy chcą zobaczyć, jak to wygląda i jeżeli mierzą siłę na zamiary, że kupią samochód i odbudują go w 2 lata, to niestety jak trafią na jakiś unikat, nie, 7 to minimum. No, słuchajcie, są firmy profesjonalne, które naprawdę restaurują i faktycznie dają ten czas roku, 2 lat na odrestaurowanie pojazdu perfekcyjne, ale to wchodzi już wszystko w setki tysięcy euro. Tak, tak. To są astronomiczne kwoty. No, malucha tam się nie odrestauruje. Nie. Nie opłaca. Słuchajcie, dzisiaj malucha odrestaurować to jest straszny problem, bo lakiernicy nie chcą tego malować, robić. Ile można za malucha po lakierowaniu wziąć? No dokładnie tak. Napracować się trzeba tyle samo, wszędzie wszystko trzeba dojść dokładnie, zrobić dokładnie. A co my możemy osiągnąć z maluszka, nie? No. To jest ten problem wielki i jedynie mniej. Jedną sentymentalną podróż, nie wiem, nie jeden z nas może z Porodówki przyjechał tym maluchem. No. I odbuduje. My też mamy maluszka tam z tyłu, jest taki maluszek już taki po rodzinie bardzo mocno, bo to mojej żony tam wujek kiedyś go kupił, nowego, no później synowi, my później go od niego wzięliśmy, teraz kilka lat temu, z 5-6. Mój syn Marcel dostał, że tak powiem, od Mikołaja w spadku. I cały czas z nimi jeździ go, ma, no ten ma awarię skrzyni biegów, więc musimy
kogoś znaleźć tam, ogarnie skrzynię biegów maluchu, ciekawe kto będzie potrafił. Nie? No właśnie, o co to chodzi? Dokładnie. A za 20 lat to już w ogóle nikt nie będzie tego. No. I to jest klucz, szkoda tego. Dlatego no, uważam, że te samochody zabytkowe i ta część muzealnictwa, w ogóle hobbystyczności powinna pozostać. No i czego brakuje bardzo, to ludzi, którzy będą się podejmować produkowania podzespołu na sposób prywaciarski. Chociaż czyli tak, rzemiosło, nie? Takie, rzemiosło, takie dawne rzemiosło. Manufaktura. Tak. I to byłoby bardzo fajne, tak? No bo każda marka, tak naprawdę każdy prawie kraj Unii Europejskiej ma jakiś samochód, który ma jakąś historię. Czy to będzie Mini, czy to będzie Citroen 2CV, czy to będzie Fiat 500. To są takie... I tam we Włoszech do Fiat 500 ja każdą rzecz nową kupię. Ja mogę go robić, restaurować i go do dziś mam, do każdego z nich i robię z nim co chcę. No i brakuje tej naszej, u nas, tej takiej kultury, żebyśmy również byli bardziej dostępni, wyspecjalizowani. Tak samo jak z Mercedesa, no kurczę, tak naprawdę do każdego Mercedesa dzisiaj zamówicie nową część jak chcecie, tak? I to jest właśnie pytanie. No, tak samo. No, także tutaj są takie... Mogłoby się w Polsce bardziej takie utworzyć coś, co po prostu więcej takich wyspecjalizowanych punktów, sklepów do typowo Young Timerów tylko i tak dalej. Nie? To by było niesamowite. To w ogóle by to się fajnie płynęło. Dokładnie. Słuchajcie, ten zapach spalina. Ja wiem, że jest ekologia. Rozumiem to w zupełności. Ale nie rozmawiamy o klasykach, które nigdy nie były ekologiczne, nigdy nie spełniały norm, one po prostu miały wozić rodziny, przewozić towary i tak dalej. A ja sądzę, że są bardziej ekologiczne. Bo przetrwały do dzisiaj, jeżdżą 50 lat i nikt nie musiał ponownie jego zastępować tego pojazdu. I nie wysypuje się to na plastików tak z jest. Niego. Ale przy produkcji, prawda? Nie potrzebne. Tak, dokładnie. No i zobaczcie jedną rzecz, że dzisiaj te auta, które mają 20 lat, trafiają już na złom i jest problem, co z nimi zrobić. A takie auta, które były właśnie mechaniczne, nowe kubę do dzisiaj naprawiają, tak. Jeżdżą. Nie ma potrzeby non-stop i tak częściej wymiany samochodów, tak? Gdyby dzisiaj auto produkowali tak jak Becztę kiedyś, czy 124, to by tak naprawdę, nie wiem, czy byłby problem z tą ekologią, nie wiem. Ja też nie wiem, czy bo ludzie by mieli 30-40 lat auto, nie trzeba byłoby produkować następne. Dokładnie. A produkcja kosztuje. Wytworzenie blach, plastiku, każdej rzeczy, maszyn, nie maszyn, które muszą technologicznie chodzić. Sama zrobienie technologii po to ile to jest energii do zdobycia. Ale takie auto by jechało, ktoś by daną część musiał tylko wyprodukować, którą się wymienia i idzie się dalej, nie? Dokładnie. Słuchajcie, klasycznie pozdrawiamy Was wszystkich bardzo gorąco i z tego pięknego wnętrza, jakim jest wnętrze Packarda. Pamiętajcie o subskrypcji, która się tutaj nad Łukaszem pewnie pokaże. Pamiętajcie o dzwonku, o tym dzwonku. Mamy prośbę, udostępniajcie, jeżeli Wam się podoba, a chcecie, żeby ktoś inny jeszcze zobaczył to, co my pokazujemy, a nie widział jeszcze, to udostępnijcie to innym. No, przede wszystkim polecamy Wam podróż tutaj do województwa łódzkiego, do Zgierza, do zobaczenia tych wszystkich egzemplarzy, które dzisiaj mogliście zobaczyć za szklanym ekranem. Wystarczy chyba, nie? No to... Średnio. Tak? Do następnego odcinka żegna się z Wami Łukasz i Maciej. Pozdrawiamy. Idziemy na wyższy level. Tak jest.